We are the terrorists. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Chuwianko, a to jest kolejny odcinek z Battlefielda Trójki i dzisiaj jest z nami Versus, siema. No siema, siema. Zagramy sobie Battlefielda Trójkę, taki spontaniczny meczyk, mam nadzieję, że będzie fajnie, ponieważ od dawno nie grałem, a no fajnie jest powrócić do takiej gry fantastycznej, jak Battlefield Trójka, no wiadomo, ostatnio grałem w czwórkę sporo i teraz sport masakrycznie mi się gra, bo w ogóle czułość jest taka inna. A tobie jak się gra? No wiesz, ja tam czwórki nie mam, więc przyzwyczajony jestem do tego kompletnie. No i mi się ciągle spoko gra, nie nudzi się według mnie. Jak będę miał nowy komputer, to dopiero spróbujemy sobie pograć w czwórkę. Łojena, czy w ogóle rzucam tym karabinem, czułość jest spora. I tutaj chodź na E, oni są tutaj, gdzieś po lewo. Oni są w tym tutaj blokowisku. Aha, góry, widzę. Chyba u góry. Nie wiem jak to jest z granatem, bo ja w czwórce tam jest tyle granatu, że... No to... Tutaj jest jeden rodzaj, nie? Mhm, tylko że możemy mieć dwa tam granaty. Oj, po lewej są, uważaj, w tym budynku chyba. No ja tam już jestem tutaj u góry, no widzę cię okay. Tutaj. Widzę tam gościa na mapie, nie wiem czy też go widzisz. No na mapie widzę go, ale właśnie nie wiem gdzie jest. Oni są tutaj na dole, tak coś tu jest. Czekaj, ja się tutaj położę gdyby co? No właśnie i teraz kampią tam gdzieś. Nie, tracimy punkt. Czekaj, się no dużo ich jest, czekaj, chodźmy ich załapić. Widzę jeden. I co? Dobra, zabiłem. Okej, okay, chowa się tam za ścianą. Ja tu mam RPG jak coś. Czekaj, ja też mam, to spróbuję. Nie, dobra. Ej, za nami! Snajper tu. Okej, jeden padł, ale wyrzucił mi gościu jakiś granata. Ale ten snajper padł, który chyba cię dobił, nie? Nie, tam żył, tam ich dwóch było praktycznie. Aha, dwóch snajperów, no to jednego zabiłem. Dobra. Tyle wiem. Na B choć jest rozpinę. Możemy. O, to już na tobie się zraśpię. Dobra, bo praktycznie tutaj mamy mało tych punktów, musimy odbijać sporo tego. Uważaj, czołg! O nie, kurde. O fuck. Dobra, biegnę za tą. Dawaj, jak mamy RPG, to walmy go. O fuck. Albo nie trafiłem. Nie zwracajmy uwagi. Przesunął się. No. Czekaj, widzę tu helikopter. Tam widzę może... naszego tego, piechociarza na A, więc możemy mu pomóc. Okej. Okay. Idę z... Wrogie śmigło nad nami, więc musimy uważać. Tam jest widać czołg, o ten czołg właśnie tam pędzi. Tam jest dwóch ich, więc musimy im pomóc tutaj. Dobra, no to pójdziemy im pomóc przynajmniej. O, jeden już zginął, więc wiesz. I mają tam wsparcie też. On ma ten opancerzenie, więc będzie go trudniej rozwalić. No dobra, to trzeba jakoś pociskaczu się. Unieruchomienie. Strzela już? Unieruchomienie. Okej, czaj. Dobra, trafiłem go znowu. Tam chyba wyskoczył. Snajper do nas wali. Kurde, zginąłem. Kto cię... Ten czołg, tak? No, czołg. Cholera, jasna. Okej, ja ciągle do niego walę. No widzę i właśnie nie jak rakiety latam. Tylko wiesz co, z tyłu mają tego. Typek z palnikiem jest i chyba nic z tego nie wyjdzie za bardzo. I zresztą ci nie mogę ratować. O, jest. Dobra. O, jakiś tutaj wróg leci, nie? Widzisz go? Oznaczyłem ci go. Oj! Uważaj, Abrams tutaj podjechał. Helikopter! Muszę go ściągnę z tego. Snajper mnie zdjął znowu. Kurde no. W ogóle na jakich ustawieniach graficznych gram? Nie wiem. Mam 30 parę FPS-ów. Chyba na ultra z tego co. Tak, ultra mam. Okej, to zostaje nam tylko rozstawienie, więc jakoś tak. Nie mamy za bardzo wyboru. Ale, kurde, nie jestem przyzwyczajony do tej kurde broni. Jakby co, to już tam z M-Tara, to jest fajny karabinek, on jest w czwórce teraz też, mogę sobie go odblokować. Chociaż tam mam strasznie dziwnie, jakoś nie ogarniam tego Battlefielda czwórki, jeśli chodzi o osiągnięcia, ponieważ takie mam wrażenie, że muszę jedno osiągnięcie w ciągu rundy zrobić, a tutaj fajnie było, że mogę sobie w ciągu kilku rund. Rozumiem. A takie jest osiągnięcie w czwórce, że muszę zrobić z karabinu snajperskiego, szturmowego, działka tego silnego i tam z czegoś jeszcze w ciągu rundy po jednym wrogu z każdego karabinu i tak jakoś... Nie no, wiesz co, ten Battlefield 4 to już jest w ogóle tak rozbudowany, nie jest już... w ogóle nie jest podobny do trójki.
Nie no, trójka się to tak różni. Trochę jest powolny. No wiesz, jeżeli chodzi o grę, to tak, ale te wszystkie inne ustawienia to... Choć... Uważaj, wroga Helka tutaj. Spróbuję ją zestrzelić z RPG. Fuck, nie trafiłem. No to jest trudno trafić. Fart, musi być. Dobra, to gdzie jesteś? Do samochodu idziesz, czy...? Tak, tutaj mamy B i C, więc fajnie by było coś tam zrobić ciekawego. No spróbujmy. Co nam zabierają? Tam chyba jest ten czołg, który nas ostatnio dobił. A nam przejmują, a czy przejmujemy A, tam jakiś nasz jest. Śmigło wrogi tam widzę, że leci, ale mam nadzieję, że mu się uda, liczę na to. Ale D nam zostaje. Ja bardzo lubię w ogóle punkty D. Jakoś tak w trójce strasznie mi się podobają te punkty D, nie wiem, no uwielbiam ich po prostu. Wiem, że na tyle, wiem na tyle, że nie lubisz granatów. Czemu nie lubię? No, jak robiłeś ten odcinek z Medal of... co ja mówię? Warfighter, tego Medal of Honor. Aha. To mówiłeś, nie lubię granatów. O fuck, już mnie gościu zauważył. Fuck! Gdzie jesteś? Aha, ty jest. Ło, ty czołg podjechał, ja se stoję za ścianą, a tutaj wybuch. Piłek. Ej, nie wiem, czy... chyba wezmę Javelina, wiesz? Czy tego, jak... Ej, czekaj, ty mnie... No, Javelina biorę, idę na ciebie. Jeny! Zestrzelił cię. No. Dobra, ja idę na B i możesz się na mnie odradzać. Ale tutaj jest kolejny czołg, no fuck, co oni z tym mają. Ale praktycznie... Okej? Okay. To helikopter mam. Tak? O, SMS. Co to? Dobra, ja mam tych śmigło. Z tego co wiem, to uwielbiasz śmigło, a ja w sumie też. No, ja lubię. Ja też bardzo lubię, chociaż ja to może powiedzieć, że ja jakby tak praktycznie spojrzeć, to ja wszystko lubię. Lubię helikopter, lubię czołg, lubię czołg. Myśliwiec. No. Chociaż w myśliwcu wątpię, bym mógł latać, bo ja mam chorobę lokomocyjną i to byłaby klęska. Uważaj, na ciebie leci Viper, więc... Odrodzę się na tobie, to cię troszeczkę ponaprawiam. No ja nie ma szansę, no. No zobaczymy. Chociaż powiem ci, że latanie mi się w trójce bardziej podoba, jakoś tak. Jakie mam wrażenie, ponieważ... O nie, tam jest pelotka wroga, to ja tam nie lecę. Co, bardziej otwarte przestrzenie, czy ja? Nie, wiesz co, jakoś tak styl namierzania, styl strzelania w ogóle mi się bardziej podoba. No i też mnie wkurza to trochę, że jest w Battlefield 4 tak dużo tego wszystkiego, że aż nie idzie ogarnąć. Tak jest. Rozumiem. Uważaj. Nie, to już jest Viper. Ja uciekam do budynku, bo to nas za chwilę zestrzeli. Ja tu mam fajną miejscówkę. Zazwyczaj na szturmie to jest fajna miejscówka, wiesz? O ta właśnie, na którą ty wchodzisz. Wiesz, tutaj też trzeba uważać strasznie. Bo jesteśmy normalnie jak w miejscu. O, ja wróg. Dobra. Uważaj, ten wsparcie stoi. Jak ja go w ogóle nie trafiam? Nie, wsparcie jest tam koło kontenerów i wbiega do ciebie do budynku. Więc uważaj. Idę na ciebie. No nie, no kurde, co ja w ogóle... Ja w ogóle nie trafiam tutaj w tym battlefieldzie, ja jestem przyznaczony do... Okej, nie żyje jeden. No właśnie widzę, mam asystę. Ale on tutaj trafił już drugi. Wiesz co, ja gram sobie bronią G53 i naprawdę ona według mnie świetnie się sprawuje, chociaż jest niby słaba, to jednak nie ma takiej rozrzutności do góry, ponieważ jak wiesz, inne bronie... Kurde, ale czołg to jest, to ja nie mogę. Czekaj, ja mam Javelina. Nie, dobra. Chyba se pojechał. Dobra. Dupa tam, mniejsza o to. Wroga Helka. Ej, ale już tu wraca, no przecież. Ej, tu jest ten, jasna. Typek. Widzę go. Ja go właśnie nie widzę. Czekaj. Nie, czekaj. Snajper. Snajper. SW. Na górce jest. Właśnie mnie zestrzelił. Dupa. Oho, już tu czołg też przyjeżdża. O, fajnie, przyjeżdża. Oj, uważaj. Żyje. Spoko, kurde, ja dostałem od... Jeszcze mnie od tyłu. Nie, kurde. Nie no, wiesz co, ja tego snajpera chyba za chwilę załatwię. W ogóle nam dzisiaj nie idzie, ale musimy jeszcze zagrać. Będzie ten rok szkolny się zacznie i w wakacje może się jeszcze uda. Chociaż do Krakowa jadę, mam wyjazd, więc... Ale to... Fuck! Szczerze to ja nie lubię takich otwartych map. Znaczy jak latam helikopterami to uwielbiam, ale... Kurczę, ja bardziej to już na tym... Metro, nie? Na metro, albo na Wielkim Bazarze, albo na... Przeprawy przez Sekwanę, bo tutaj
zazwyczaj na tych mapach gram medykiem sobie i zawsze zbieram dużo punktów za reanimację. Ale właśnie w czwórce reanimacja jest głupia, bo tutaj jest 100 punktów, nie? Tak jak za zabicie normalnie, a w trójce, czwórce bodajże jest 25 punktów, czy jakoś tak. Poważnie. No, tak jakoś. Ale według mnie reanimacje w czwórce są jakieś dziwniejsze, ponieważ tutaj od razu wyciągasz reanimator, czy tam defibrylator i wiesz, i od razu ci tutaj reanimuje, a tam musisz jakoś jeszcze, nie wiem, przycisnąć te defibrylatory razem i dopiero odradzasz, to jest według mnie trochę dziwne. Albo wiesz co? Ja wezmę sobie C4, spróbuję. Tupa, weź w ogóle. Prawie trafiłem helikopter, śmigło tutaj, tak ładnie już wyszło, a tutaj dupa, weź. Jeszcze mnie czołg... Nie, ja w ogóle nie ogarniam tego tutaj. Bożeż, cholera jasna. A ty jesteś tym? Żołnierzem. Ach, wipę. Wiesz co, chyba to nie był dobry pomysł, żeby wchodzić na ten serwer, bo tutaj Viper, tank, po prostu snajperzy, wszędzie koło głowy latają. Hardcore, to by nie mieli.